Cześć, witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika, jestem dietetykiem i z racji tego, że do Sylwestra zostały tylko 2 dni, to przychodzę do Ciebie z propozycjami na sylwestrowe przekąski. Rok temu na moim kanale pojawił się podobny film i bardzo Wam się spodobał, tak więc jeśli szukacie więcej inspiracji, to zostawiam odnośnik tutaj na górze. A moja pierwsza propozycja na dzisiaj to przepis na satay chicken, czyli takie podłużne szaszłyki z kurczaka z sosem orzechowym. Tutaj mam przygotowane piersi z kurczaka, dodaję do nich sól, pieprz, łyżeczkę miodu, trochę oliwy, curry, czosnek granulowany, płatki chili, imbir i sok z limonki. I teraz dokładnie to mieszam. I tak zamarynowanego kurczaka odkładam do lodówki, najlepiej na kilka godzin lub na całą noc. W międzyczasie jak kurczak jest w lodówce, to ja przygotuję sos orzechowy i do jego przygotowania potrzebujemy mleczko kokosowe, masło orzechowe, sos sojowy, trochę miodu, sok z limonki i z przypraw płatki chili, czosnek i imbir. Trochę sosu sojowego, soku z limonki i na koniec przyprawy, czyli czosnek, imbir i chili. I teraz to delikatnie podgrzewamy i mieszamy do połączenia składników. Kurczak wyszedł już z lodówki i teraz nadziewam go na patyki do szaszłyków. Szaszłyki są gotowe, tak się prezentują. Teraz wkładam je do piekarnika na 20 minut 200 stopni. Ale możecie przygotować je też na przykład na patelni grillowej, a w ciepłe dni po prostu na grillu. Ok, szaszłyki gotowe i tak się prezentuje całe danie, czyli satay chicken z sosem orzechowym. Tutaj są aromatyczne pieczone piersi z kurczaka i tutaj sos orzechowy na bazie mleczka kokosowego. Mała przerwa na autoreklamę. Na mojej stronie jest już możliwość zakupu udziału w wyzwaniu noworocznym. Jest to wyzwanie 8 tygodni zdrowych nawyków i w ramach tego wyzwania będziemy w każdym tygodniu pracować nad nowym zdrowym nawykiem, a dodatkowo będziemy jej zdrowo ćwiczyć i uczyć się, ponieważ co 2 tygodnie uczestnicy otrzymają nowy jadłospis i nowy plan treningowy. Dodatkowo przewidziane są też live'y z ekspertami i konkursy z nagrodami. Startujemy już 9 stycznia, tak więc jeśli interesuje Cię udział w takim wydarzeniu, to w opisie filmu zostawiam link do zakupu. Teraz przygotujemy sobie carpaccio z buraka i podamy je z rukolą, z parmezanem i z orzechami włoskimi. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy buraki. Mogą być takie ugotowane, a możemy kupić surowe i sami na przykład upiec. Do tego rukola, orzechy włoskie, parmezan lub grana padano, oliwa z oliwek, sól i pieprz. Rozpocznę od przygotowania wszystkich składników. Buraki najbardziej brudzą, więc zostawimy sobie je na koniec. A na ten moment posiekamy orzechy włoskie i zetrzemy na tarce ser grana padano. I teraz czas na najbrudniejszą część, czyli na krojenie buraków. Kroimy je w takie naprawdę cieniutkie plasterki i do tego warto sobie założyć na ręce rękawiczki albo worki foliowe. Wszystko jest już gotowe, więc teraz plasterki buraka przekładam na talerz. Tak to się prezentuje. Teraz nakładam na to rukolę. Posypuję grana padano. I orzechami włoskimi. Teraz polewam całość oliwą z oliwek. I posypuję solą oraz pieprzem.
I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli carpaccio z buraka, podane z rukolą, z grana padano i z orzechami włoskimi. Na imprezie sylwestrowej nie może zabraknąć oczywiście koreczków, tak więc dzisiaj pokażę Wam mój pomysł na koreczki w zdrowszej wersji i będą to koreczki a la caprese. Do przygotowania tych koreczków potrzebujemy oczywiście wykałaczki, do tego świeżą bazylię, mini mozzarellę, ja mam tutaj akurat w wersji lekkiej, pomidory koktajlowe, oliwę z oliwek i z przypraw sól, pieprz i oregano. Pomidory umyłam, teraz przekładam je na deskę i pokroję na połówki. Tutaj otworzyłam mini mozzarellę i właściwie wszystko mam gotowe. Mogę przejść do składania koreczków. Dobra, zobaczyłam, że te kulki są takie dosyć duże, więc też przekroję je na połówki. I teraz biorę wykałaczkę, nadziewam na nią dolną część pomidora koktajlowego, na to listek bazylii, mozzarella, listek bazylii i góra pomidora koktajlowego. Gotowe koreczki przekładam na talerz. Ozdabiam pozostałą bazylią. I tak się prezentuje pierwsza przekąska, czyli koreczki a la caprese z pomidorami koktajlowymi, z bazylią i z mozzarellą. I ostatni przepis na dzisiaj to gniecione, pieczone ziemniaki z dipem awokado. Dobra, ziemniaki są już ugotowane, więc teraz przekładam je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i rozgniatam je za pomocą szklanki. I tak przygotowane ziemniaki polewam oliwą z oliwek i posypuję solą, pieprzem i przyprawą do ziemniaków. I teraz wkładam to do piekarnika i będę piekła, tak myślę, 20-25 minut w 220 stopniach. Posypałam je jeszcze natką pietruszki i tak wygląda efekt końcowy. Są chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku, więc stanowią naprawdę fajną przekąskę. I do takich ziemniaczków polecam zrobić dip na przykład czosnkowy lub, tak jak wcześniej wspominałam, dip na bazie awokado. Wystarczy, że dojrzałe awokado rozgnieciemy sobie w miseczce, doprawimy do smaku solą, pieprzem, chili, czosnkiem i sokiem z limonki. A tak się prezentują wszystkie sylwestrowe przekąski, które na dzisiaj przygotowałam. Mamy tutaj koreczki a la caprese, gniecione, pieczone ziemniaki, carpaccio z buraka i satay chicken z sosem orzechowym. Okej, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Z tego miejsca też chciałabym Ci życzyć szczęśliwego nowego roku i spełnienia wszystkich marzeń. A my widzimy się w następnym filmie. Cześć!